Najważniejsze punkty 6 Rady Miejskiej to przekazanie 850 tysięcy złotych na wybudowanie kanalizacji podczas obecnie remontowanej ulicy POW. Kolejna istotna informacja to przekazanie dotacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sierazu. Dotychczasowe warunki zajęć WF-u w tej placówce pozostawiały wiele do życzenia. Takie działania są więc niezbędne i musimy je wdrożyć jak najszybciej, tłumaczy Mirosław Antoni Owczarek. Na pewno kilka projektów w tym budżecie chcemy wprowadzić. Na pewno będzie budowana kanalizacja. W tej chwili zaczynamy od ulicy POW, od Kauflandu dalej, bo tam jest tam pozostawiane samemu sobie. Myślę, że ta ulica wymaga remontu. Najprawdopodobniej będzie przechodzić, o ile już nie przeszła, pod miasto i miasto będzie miało następny problem. Myślę, że sama nakładka, podwójna nakładka na tej drodze będzie kosztowała miasto około 4 miliony złotych, ale w tej chwili zaczynamy od kanalizacji, którą trzeba będzie tam położyć, czyli już pierwsze 850 tysięcy na tej ulicy i na budowę kanalizacji przeznaczamy. Bardzo ważna inwestycja, którą chcemy wprowadzić, to budowa hali, na którą w tej chwili przyjęliśmy projekt i wprowadzamy tą budowę pod koniec tego roku. Jest to hala gimnastyczna w szkole zintegrowanej numer 8. Zaprezentowano nam tutaj, jak te dzieciaki, w jaki sposób korzystają z, powiedziałbym, nie z sali, tylko z jakiegoś korytarza. No, tragedia. Myślę, że to będzie wreszcie tym dzieciom służyło. Niedopuszczalne, żeby dzieci miały tego rodzaju warunki w szkole. Uważam, że na pewno będzie to bardzo duże osiągnięcie, jeżeli chodzi o dzieci i szkołę i o mieszkańców tamtych stron, którzy nie mogli korzystać z tego rodzaju obiektów, bo w porozumieniu z panią dyrektor wydaje mi się, że będzie można organizować tam różnego rodzaju przedsięwzięcia dotyczące mieszkańców tamtego osiedla. Kiedy ewentualnie możemy spodziewać się realizacji tych projektów? To znaczy realizacja hali gimnastycznej będzie już w tym roku. Projekt wchodzi w tym roku i w tym roku będzie realizowana budowa hali gimnastycznej. Jednogłośnie radni uchwalili również przekazanie 72,5 tysiąca złotych na poczet prac konserwatorskich w budynku OSP przy krakowskim przedmieściu oraz 100 tysięcy złotych na kościół Farny.